Hej, hej, hej! Witam Was w kolejnym odcinku! W dzisiejszym zabieramy się za turbo sprzęty! Tak, za turbo sprzęty. MRF stoi, jeszcze czeka na pierwszą jazdę. A za co ja się zabieram? Zabieram się za Loncina. Za Loncina. I za Flexa 150. A co dokładniej? Zobaczymy, czy podpasuje. Jaki jest plan? Plan jest taki, iż z Loncina silnik z turbiną ze wszystkim powędruje do Flexa. A few moments later. Dobra, Flexa już mamy wprowadzonego. Co więcej? Nic więcej. Jak dobrze pamiętamy, tutaj kranik cieknął, więc z tamtego baku z MRF-a się kranik przełoży. Akurat paliwo spuszczę, bo szkoda paliwa. Zawieszenia jeszcze przedniego na razie nie będę robił w nim, ponieważ w nim będę musiał ramę wzmocnić, czyli zrobić to tak jak ma być wszystko. No przynajmniej będę próbował zrobić tak jak ma być. No dobra, skoro mamy tutaj Flexa, no to idziemy po Loncina, a może raczej jego część. Będziemy robić swapa. Całego Loncina by się nie opłacało tutaj wciągać. Wsadzimy silnik 110 do tego, a tutaj będzie głowica do przerobienia, mianowicie ogólnie do przerobienia ta głowica będzie, więc na razie będzie silnik zdemontowany, a na ten czas wpadnie tam silnik 110, żebym mógł robić testy, jak się to tutaj wszystko z tym blow-offem zachowuje. Jak to się będzie zachowywać z tym blow-offem, jak to podregulować, jak to ugryźć, żebym potem przy 140 nie kombinował, nie wiercił dziur i tego typu spraw, nie kombinował niepotrzebnie. No cóż, no, weźmiemy się do demontażu 140. Kurde, powiem Wam szczerze, że mam mam spore obawy, takie, że mój rozprężnik nie będzie tu pasował. Kurde, no. No, straszne mam obawy do tego. No, ale trudno się mówi, no. Ewentualnie trzeba będzie zbudować nowy rozprężnik, albo zaprzestam i nie zrobimy tutaj turbo, nie wsadzimy do tej ramy, ewentualnie, tylko zobaczymy, jak to będzie pasować. Przynajmniej, ewentualnie zrobimy już typowo 140 w turbinie, a nie będę się bawił i marnował materiału i czasu na budowę rozprężnika pod 110. No, mam nadzieję, że mnie rozumiecie, żebym nie robił niepotrzebnie dwa razy tą samą robotę. Możecie pisać na dole w komentarzu, czy jak wy to widzicie, czy to w ogóle będzie pasować i jak myślicie, czy spasuje mi ten silnik bez przeróbki, kurde, w ramę Flexa, ta 110, czy nie? Co do tego silnika 140 jest plan taki, iż, jak powiedziałem przed chwilą, przerobimy głowicę, zrobię testy na samej głowicy, jak to chodzi, jak się zachowuje. Ewentualnie później dopiero wsadzimy turbinę. No. Myślę tutaj zbytnio nie ingerować w dół silnika, czyli go nie rozbierać doszczętnie, dopóki nie założę turbiny i zobaczę, jak to chodzi. Jak to będzie wszystko chodzić tak, jak należy, będzie ok, to wtedy ewentualnie jeszcze raz rozbiorę silnik, wymyję, wyczyszczę, zalejemy świeżutkim olejem i pójdzie na hamownię. Mam nadzieję, że pójdzie na hamownię. Ale to jeszcze zobaczymy. Jest taki plan, tylko nie wiem, czy nie będzie wstyd tym pojechać. Zobaczymy, czy w ogóle coś będę odczuwał. Jak będę odczuwał tą moc, że jest duży przyrost mocy, wtedy dla pewności pojedziemy na hamownię i zhamujemy, zobaczymy, ile wypluje. Mam nadzieję, że w granicach 18-20 koni się uda wyciągnąć ze silnika 140. Bo ponieważ no, moc początkowa jest dość spora w porównaniu do Loncina, Loncin miał 6, MRF ma dwukrotnie więcej, ta 140 mocy początkowej, ciśnienie spalin i to wszystko jest o wiele większe, więc te turbo powinno gwizdać praktycznie na wolnych obrotach, powinny być już gwizd. Jeszcze jak zrobię drobne modyfikacje, takie jak myślę,
to trzeba będzie rzeczywiście blow-offa, żeby nie rozsadziło. I nie wiem, czy nie będę musiał gruszki z powrotem założyć, żeby tam do 1,5 bara mniej więcej nie biło. Zobaczymy! No, jest taki plan, ale ile wypluje, to nie wiem. Mam nadzieję, że nie rozsadzi tej 140, bo jest większa szansa niż przy 110, że będziemy widzieć korbę na wierzchu, ewentualnie bebechy. Kurde mele, aż się nie mogę doczekać efektu końcowego. Mam nadzieję, że wy tak samo, więc zachęcam do subskrypcji kanału. Jeśli jesteś nowy, chcesz być na bieżąco z tym projektem, zasubskrybuj kanał. Jeśli ci się podobał filmik, łapeczka w górę. To mnie naprawdę motywuje. Ja kończę ten odcinek. Widzimy się niebawem w kolejnym. Mam nadzieję, że ten projekt długo nie będzie trwał. Skończy się na paru odcinkach. I tyle. Do następnego. Trzymajcie się. Na razie. Hej!